Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Skyblock. Dzisiaj głównym celem odcinka będzie oczywiście przebudowanie mojego mob grindera. Prawdopodobnie się później pozbędę tych drabinek, ale też chcę to przedłużyć, te przejście, żeby było większe prawdopodobieństwo, że jakiś mob wpadnie do tego. Bym sobie trochę ułatwił robotę dzięki temu. Teraz oczywiście też na zewnątrz to zrobię. Kobla mam dość dużo, też w tym odcinku sprzedam kobla i wstawię wreszcie okna do mojego domku. Tylko na razie się tego pozbędę. Podstawię się i wszystko wykopię. To trochę oczywiście może potrwać, ale nie ma problemu. O nie, już się skończył. Chociaż mam jeszcze ten metalowy. Zaraz wskoczę po oczywiście kamienny. O, burza się rozpadała. A tak cicho było i bezpiecznie się wydawało. Wiadomo, burza tak naprawdę w Minecrafcie nic nie robi, tylko czasami jak piorun trafi, to poodpali, ale to jest szansa chyba jeszcze mniejsza niż w rzeczywistości, że to się zdarzy. Więc tutaj dalej kopię i wstawiam kobla, czyli wiadomo, klasyczny skyblock. To jest dość nisko, więc można sobie zeskoczyć. Nie mam w tym żadnego problemu, ponieważ z takiej wysokości się w ogóle obrażeń nie dostaje. Będzie zaraz się tu coś zrespi, będę musiał wracać na spawn, żeby moby nie dopadły. Chociaż parę żelaza się ostatnio wydropiło, więc nieźle. No i zobaczę, jak to w środku teraz wygląda. Coś tu poszło nie tak ewidentnie. Że co? No nie, no to trzeba poprawić, dajcie spokój. Zaraz zrobię magię montażu i będzie ładnie wszystko zrobione. Siu! Tutaj dość komplikacje się porobiły, bo kilka mobów się tutaj wdarło. Ale zaraz dzień będzie, więc znaczy dzień. Zaraz powinien deszcz się skończyć. Tutaj widzę creepera. Dobra, teraz już powinno być wszystko prawidłowo zrobione. No i nareszcie, cel odcinka wykonany. Zobaczymy, czy rzeczywiście tutaj będą spadać, tak jak to być powinno. Nie wiem, czy teraz lepiej bym... A w sumie czemu nie przedłużę to kilka bloków. To raczej nie powinien być żaden problem, bo to tylko tunel się zwiększy właściwie i tyle. No i wiadomo, też te drzwi bym, szczerze mówiąc, przeniósł teraz. Hop, siup, i już prawie gotowe jest. No to dobra. O, tutaj jest creeper. Chyba go trafiłem. Czemu on... Uff, dobrze, że mam ustawione na tej wyspie. Pewnie już to mówiłem wcześniej na odcinku. Jest zakaz grindowania przez moby, czyli nie mogą nic przestawiać ani moby, ani też nie mogą wybuchając niszcząć. Niszcząc coś, wiadomo. Dobra, to lecę oczywiście po ten cholerny piasek. Sprawny. Trochę już punktów jedzenia straciłem. Jeszcze tutaj muszę parę rzeczy
dokupić. A, i przede wszystkim sprzedać, bo mam. Nadal mam dwa staki kobla w ekwipunku. Więc raz, dwa. Żeby jeszcze bardziej zminimalizować straty po tym. No i z 12 sztuk sobie kupię. No dość sporo spadło z konta, ale... No ale jest dobrze. Pora to oczywiście wstawić. Jest noc, więc mogę się narazić znowu na moby, ale raczej tutaj nie wejdą. Dobra, lecę teraz do piecyków. Mam ich aż dwa. Wow. Ty to jesteś arkmistrzu jednak. Dobra, biorę teraz tego drzewnego najlepiej, bo zwykłego mi trochę szkoda. Wungla oczywiście. Leci charcoal. Sand. Odbieram żarcie, które wcześniej nie dojadłem. Pieczony łosoś. Tutaj oczywiście sobie bym mógł jeszcze połowić w tym odcinku, no ale chyba nie ma sensu. Zrobię jeszcze parę razy odcinek z tej serii, jak będę już miał lepszy pomysł, co tutaj zbudować jeszcze. Oczywiście możecie napisać w komentarzu, co bym mógł poprawić w swojej grze i także też co bym mógł po prostu tutaj zbudować najzwyczajniej. No i to by było na tyle. Do usłyszenia i cześć!